W programie Outlook 2010 przy pomocy reguł możemy organizować przychodzące wiadomości e-mail zgodnie z preferencjami i ustawieniami użytkownika. Możemy automatycznie uruchamiać alerty przypominające, wyświetlać je stosownie do potrzeb, na przykład wtedy, gdy jakieś zadanie powinno być zrealizowane lub gdy zbliża się początek spotkania. Możemy także tworzyć reguły, które automatycznie przenoszą wiadomości od określonych nadawców do określonych folderów. Aby ustawić regułę, dodać nową lub usunąć, musimy wejść do okienka z zarządzaniem regułami i alertami. Aby to zrobić, musimy po lewej stronie wejść w plik i wybrać na dole zarządzaj regułami i alertami. Otworzy się wówczas okienko z regułami i alertami, gdzie mamy dostęp do wszystkich aktualnych reguł formatowania warunkowego i tutaj też możemy tworzyć, usuwać nowe. Jeżeli chcemy stworzyć regułę, musimy wybrać nowa reguła. Reguły możemy tworzyć do wiadomości odbieranych lub wysyłanych. Możemy także skorzystać z gotowych szablonów. Tworząc regułę, musimy przejść przez kilka prostych kroków. Jeżeli chcemy korzystać z szablonu, wówczas wybieramy sobie jeden z dostępnych na liście. Tak jak widać, mamy do dyspozycji na przykład przenoszenie wiadomości od określonej osoby do folderu, przenoszenie wiadomości zawierających określone wyrazy w temacie do folderu i tak dalej. Ewentualnie możemy rozpocząć budowanie reguły od pustej. Wówczas wtedy musimy zdecydować, czy stosujemy regułę do odbieranych wiadomości, czy do wysyłanych wiadomości. Następnie, jeżeli korzystamy z szablonu, wówczas edytujemy opis reguły w kroku drugim w tym miejscu. Jeżeli nie korzystamy z szablonu, wówczas musimy wybrać, czy stosujemy regułę do odbieranych, czy do wysyłanych wiadomości. Następnie kliknąć dalej i pojawi się cztery proste kroki tworzenia reguł formatowania warunkowego. W pierwszym kroku wybieramy, jakie warunki ma spełniać wiadomość. Zaznaczę dla przykładu zawierające określone słowa w temacie. Niżej mamy edycję opisu po nadejściu wiadomości zawierającej. I tu właśnie musimy kliknąć na określone słowa, aby te słowa podać. Wpiszę na przykład ważne i OK. W następnym kroku wybieramy akcję, jaka ma być uruchomiona, gdy wiadomość będzie spełniała właśnie warunek, który wcześniej ustawiliśmy. Na przykład mamy przypisz ją do kategorii. Następnie wybieramy sobie w drugim kroku, tu gdzie mamy edycję opisu, no właśnie kategorię. Dla przykładu wybiorę na przykład czerwona. I dalej. W trzecim kroku możemy określić wyjątki dla reguły. Mamy całą listę gotowych wyjątków, które możemy do reguły sobie ustawić. W moim przypadku nie wybieram nic, klikam dalej. Na końcu musimy w czwartym kroku podajemy nazwę reguły i konfigurujemy opcję. Zostawię temat nazwę ważne i mamy dwie opcje. Uruchom tę regułę teraz dla wiadomości znajdujących się już w folderze skrzynka odbiorcza. Tą opcję zaznaczamy wtedy, gdy chcemy, aby nasza reguła zadziałała wstecz, czyli do wiadomości, które już są w folderze skrzynka odbiorcza. No i włącz tę regułę, jeżeli chcemy, aby automatycznie po kliknięciu na zakończ reguła była włączona. Na końcu klikamy zakończ i dana reguła się dodaje. Z tego poziomu, z poziomu okna z zarządzaniem regułami i alertami, możemy również daną regułę edytować lub usuwać. Jeżeli chcemy regułę zedytować, wówczas jak ona jest zaznaczona, możemy to zrobić albo na dole w opisie reguły, możemy zmienić na przykład słowa, które mają być w temacie, lub zmienić kategorię. Jeżeli chcemy zmienić cały warunek lub akcję, wówczas musimy na górze wybrać zmień regułę i wybrać edytuj ustawienia reguł. Wtedy wracamy do okienka z kreatorem reguł, gdzie możemy przejść znów krok po kroku przez edycję czy tworzenie tej reguły. Jeżeli daną regułę chcemy usunąć, wówczas wystarczy ją zaznaczyć, kliknąć na usuń i potwierdzić tak. W ten sposób możemy tworzyć reguły, które w znaczący sposób automatyzują przychodzące wiadomości. W kolejnych nagraniach stworzymy sobie reguły, które będą automatycznie przynosiły wiadomości od określonych osób do folderu Łukasz, plus reguła, która będzie automatycznie przynosiła wiadomości dotyczące ofert do folderu oferty.